witam wszystkie hodowczynie i hodowców. Dzisiaj przyjechała do mnie firma Pigebook. Będziemy relacjonować film z lotu Zielona Góra Kisielin. To jest 250 km. Jest to trzeci lot do działu. I co jeszcze mogę powiedzieć? Do kategorii A. Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 7. Mają lekko powiat, teraz już coraz większy się zmaga, ale z początku jak były wypuszczone, to była piękna pogoda, bezwiecznie można powiedzieć, jakieś 100 km chyba uleciały, tak w fajnej pogodzie, a teraz te 150 powinny się zmagać pod wiatr, powinno być, nie? No. I co to mogę jeszcze powiedzieć? No, ostatni lot, Łukasz, jeżeli chcesz wiedzieć, bo to już ci pokazywałem, nie? Konkurencja w Strzelcach Opolskich, ci hodowcy, co zostali, lotują tutaj, to są naprawdę wyśmienici hodowcy. Jak ja powiem, mam tutaj listę i ci pokazywałem, w 43 sekundach ja odbiłem 25 gołębi. Pokażemy nawet. Ja, 25 gołębi, ale te numery są tam. 20, 10, 36 i 16 gołąb w oddziele. To już był 77, 10.36 i 16, a 10.36 i 59, czyli 43 sekundy, 25 gołębi odbiłem i ten był 77, a już ten 59, 220, czyli ponad 140 gołębi w ciągu 43 sekund. Do oddziału weszło. Konkurs trwał 6 minut tylko. Jak tu zrobić wynik z taką śmietaną strzelecką? Jak tu wybijają? Same się moje gołębie wybijają i tu wybijają. Także tu jest konkurencja, no 43 sekundy. To gołąb usiądzie na dachu, zastanowi się, czy zlecieć. No tak. Już konkursu nie ma. I tu taka ciekawostka dla hodowców. Dzisiejszy lot będzie na tyle ciekawy, ponieważ dwa gołębie mają nadajniki GPS. A, no dzisiaj chcę zobaczyć, jak te gołębie właśnie idą. Czy będą tam szły A4, czy przechodzą, odprowadzają, bo ja jestem na pierwszym kilometrażu. Tak będę chciał, chcę analizować te loty, nie? Przepraszam, że jestem trochę ochrypnięty, bo jestem troszeczkę przeziębiony, ale co będę mógł, to powiem, nie? I później jak te gołąbki przyjdą, to Łukasz to zrobi, bo ja to nie umiem i córka tam umie, ale dzisiaj córka jest w pracy, także Łukasz to wszystko... A panie Leszku, używał pan już? Nie. Pierwszy raz. Zobaczymy, nie? No, coś fajnego jest, jak przekazałem oddziałowi, że coś takiego będę robił, to najpierw mnie nie dopuścili, nie wolno, broń Boże i tak dalej. No, Łukasz, no. A ja nie wiem, o co tu chodziło, że tego myśleli, że może jak to założę, to będę miał pierwsze gołębie, nie? To gołąb ma jeszcze obciążenie. Tak, za... to ma swoją wagę. To no, takie... dokładnie, to się komisja sprawdza gołębia, numer odczytuje i dopiero ja daję tą obrączkę z baterią, zakłada się na obrączkę rodową i idzie do kosza. A oni już myśleli, cudowali, Boże kochany, trochę mi aż przykro, że takie miało miejsce, nie? Musiałem nawet do zarządu głównego dzwonić, rozmawiać z przedstawicielem, a oni się śmiali z tego. No. Ale musiałem to powiedzieć, że było mi lżej na sercu, że coś takiego było, nie? A to jest coś fajnego, bo chcę się przekonać, chcę zobaczyć, jak te gołębie sobie radzą, jak one omijają lotniska i tak dalej, nie? No. Są to gołębie, co prawda dwa, co już mają po dwa konkursy, samczyki, ale poza pięćdziesiątki, nie? No bo wiadomo, do GMP, który jest gołąb, to mu nie dasz, bo ma jakieś obciążenie. To jest inaczej, można powiedzieć, że tak, znacznik z numerem telefonu. No tak. No. No. Panie Leszku, a ma pan takie te nadajniki? Pokazalibyśmy, jak to wygląda? No ale to już, to jest to, jak to się nazywa? Skyber? Jak to? Skyline. Właśnie. Skyline, no. No to jest taka, to jest antrapa taka, nie? Że gołębiowi się zakłada. Się nie mylę, tak? Co? Na tym gołąb trenuje. To jest taka wersja demonstracyjna. Żeby on się przyzwyczaił do tego. Dokładnie. A ten oryginalny jest trochę z baterią, nie? Trochę większy jest, nie? To Janek Bochańczak rozprowadza, nie? No i ja mam to, zamówiłem sobie
robię od Jaśka Bocheńczaka. No i tak z ciekawości, no mi się wydaje, że to jest coś fajnego. Mnie interesuje ten sport, jak te gołębie lecą, jak one sobie dają rady. Dużo lotów będziemy mieli przez Berlin, tam jest dużo lotnic. I chcę zobaczyć właśnie, czy one omijają lasy i tak dalej. Będziemy widzieć, nie? Na pewno mają dwa samczyki dobre gołębie, tylko są poza 50 i tak dalej, nie? No. Także to wygląda. Później Łukasz to mi zrobisz, bo ja to nie umiem, to weźmiemy tego. Zdejmiemy, jak przyjdą go, nie? No bo żeby nie zginęły, ale chyba przyjdą, nie? Bo to te obciążenie jakieś tam będzie, nie? No, tak to wygląda. Zobaczymy, jak gołębie. No, wiadomo, z tą formą jest trochę gorzej, nie? Bo są zimne, chłodne noce. Jeżeli ktoś ma fajne gołębniki, ciepłe gołębniki, to te gołębie mają formę fajną i sobie dają radę. Ja nie mam, ja już nic nie będę na stare lata przerabiał, kombinował, żadnych gołębników budował i tak dalej, nie? No. Te gołębniki nie są takie, jak jeszcze powinny być, nie? A my okna troszeczkę uchylamy, żeby to powietrze wpadało, a to zimno jednak jest i tej formy nie ma. I te gołębniki, które mają fajne gołąb, to formę ma, to jest wszystko ok. Te wygrywają. Na pewno gołąb musi być w formie i musi być zdrowy, nie? Zobaczymy, czekamy za gołębiami, jak sobie poradzą, będziemy obserwować, nie? Panie Leszku, gołębie się dają oczywiście na ten vlog. Tutaj więcej tymi gołębiami tutaj, bo po schodach kolana bolą, tam nie chodzę już tak, nie? Tam jeszcze są samczyki, które w ogóle żaden nie jest w 50, to one tylko dostają wodę i karmę, nie? Dobrą i to wszystko, nie? No. A suplementacji żadnej nie jest. Te tu oczywiście prowadzę tak, jak książka mówi, nie? No. Robimy tak, żeby wygrywać, no bo po to jest ten sport, nie? Choć jest ciężko, bo konkurencja jest duża, ja jestem na tym pierwszym gołębniku, no ale co zrobić, trzeba grać, no. Ale gołąbki sobie dają radę, bo dużo tu hodowców podostawało ode mnie to i te gołębie też tu w Szczelcach nawet, nie? Wygrywają, fajnie, cieszę się z tego. Wczoraj nawet dzwonił hodowca na wieczór, już po 10 nawet dzwonił i mi super dziękował, dopiero 3 lata lotuje, że cały czas mu siadają piersiaki pierwsze, mówi. No. Mam numer telefonu, możemy podać, nie? No. Także oczekujemy. No, będziemy czekać, teraz będziemy widzieć. Także zobaczymy, co czempion pielesiak zrobi. Czy zawstydzą, czy siądą dobrze, nie? Oby siadły dobrze, no to będę zadowolony, bo po to chodzimy przy gołębiach, przygotowujemy na lot, żeby być zadowolonym, no żeby tą satysfakcję. Wiadomo, że my czekamy, ale jak gołąb źle siądą, to się denerwujemy. No. I więcej, żeby było tej życzliwości, koleżeńskości, że pod siebie, że to, że tamto i tak dalej, nie? Teraz są takie, te licencje kierowca musi mieć na przewóz żywych zwierząt i tylko ten może jechać, więcej nikt nie może jechać. Niech inspekcja sanitarna, weterynaryjna skontroluje i 5000, czy ile taki oddział zapłaci, skąd te pieniądze brać? Nie? Lotu, Łukasz, a zbliża się godzina 10:00. Pójdziemy wypuścić te zaciemniane młode, bo ja zaciemniam od 18 do godziny 10 i będę sobie tam pod wolierę wychodzić, nie? Ładnie się pierzą, zobaczysz. Rozsuwamy. O, tak i sobie wychodzą. Ale ile piór, zobacz! Zobacz, ile piór! Pierzą się na potęgę. Pierzą się na potęgę, zobacz. Zobacz, jak ładnie. Jedne i różne są, nie? I młode, jeszcze odsadzone niedawno.
No, tu nawet są teraz fajne młode, to możecie wziąć na aukcję jeszcze na loty, się będą nadawać, tam mam takie młode super do osadzenia, ale sobie już nie mogę z tych właśnie super linii olimpijskich, tylko no nie mogę już wypuścić, no zobacz ile tego jest, tu jest 90 młodych zaciemnianych. Zobacz, zobacz, jakie ładne, zdrowiutkie, aż miło na nie popatrzeć. No. Tu jeszcze mnie kusiło i młodego, chyba wczoraj jeszcze wyrzuciłem po super czempionach, nie? Też mówię, kurde, ale no to jest za dużo, za dużo. I znowu później przyleci grupa i wytypujesz 15-8 serię i będą się wybijać. To jest tak, no ale są, bardzo jestem zadowolony na razie. Poszczepione są fajne, wyglądają, nie? Są pierwsze, dwa. Chodź! Chodź, 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 chodź. No, jeden tu. Chodź, 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 chodź. I znowu chyba ta, co była pierwsza, ostatnio, zobaczę. Są pierwsze. Ale zobacz, z tej strony, czyli przeciągły sam gdzieś. No nieprzypadkowy gołąb, pierwszy, ta tutaj, super samica po Leo, Leo, po tym ojciec pierwszy roczny w Polsce, no 1101 numer ma, chodź tu odejdziemy, bo będą jak będą by spadały tu, ale patrz, dwie samiczki, nie? No i roczne, ale że z tego kierunku wiatr spycha tam, a one tu. Oj, to wieje mocno, nie? Duży wiatr jest. Ale widzisz, z tamtego gołębika też samiczka, która w ogóle tam nieprzygotowana, ta tak, a tam jest nieprzygotowane tylko woda, zdrowie i karma. Więcej nic. I z tamtego gołębika. I nietypowana. No bo ona nie jest 50, to nie typuje. A ta typowana, ta jest dobry gołąb. Na młode chyba też dwa takie, druga, dwa razy druga była nawet na młode. O, teraz jest grupka piękna. Teraz jest to, to mi się podoba. Tak ma być. Taki podwiat to jest super. To im się podoba. Chodź, 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 chodź. Ale też roczne ładnie dostały dzisiaj trochę popalić. Ale to mi się podoba. Tak mają siadać. Z takiego lotu to tak ma być. Grupa. I następna powinna być, nie? Tylko, że to jest gołąb. Nie są wszystkie te, co ja bym sobie chciał, tam zauważyłem. Tomto super, ona siada w czołówce. Miała 40 w D, tam dwa tylko miała takie trochę, bo się wybijają pomiędzy sobą. Nie ma. Jeden kitel tak fajnie mi chodzi, kurde, z tych kitli jak na młodej, to Renerosy tu znowu w tej grupie był, nie? Ale to już powinny być następne grupy. Jedna może grupa uderzyć, ale miały skrzydełka trochę nie dostały, dostały. Ja pójdę zobaczyć zaraz, ale... Kolejne? O, ale w pojedynkę już. A widzisz, ten już, bo to w tą stronę wiatr wieje, to tam, nie? No to ten dobrze, ale tamte już tam. Bo, albo tam jakieś gołębie mogły iść i pociągły, nie? No, takie grupy, aby to siadały, to tak, to jest to, to cieszy, nie? Tylko, że tu też było chyba co najmniej ze 2-3 gołębie, tam widziałem samczyki nawet roczne, które nie były typowane, no bo nie są w 50 też. I teraz zrób koeficjent w kategorii A, jak one pomiędzy sobą się wybijają. Nie? Ale po tej było widać, o, już teraz mają opór. Opór mają ładny. Zobaczę, ile wszystkich jest.
I co to za gołębie jeszcze doleciały? No i roczna samiczka, nie? Siostra tej złotej medalistki też jest za trzecią odbita. Roczna, ale ona jest 50, nie? Ją dałem w 50, bo ta złota medalistka też. Ona i jej siostra miały 13 konkursów jako roczne, nie? I ją dałem też do 50 i to. No i to taki późniejszy, młody i też czołowo siada trzeci. Też dzisiaj siadła, w tej grupie była ona oczywiście, nie? I dwuletnia znowu siostra 2022 roku, siostra Leo. Mhm. Czyli gołąb też musi być. O, ale przerwy są, o, przerwy są. O, teraz idą, ale dwa tylko, albo nie, trzy. Albo moje, albo nie moje. Trzy moje, jeden poszedł dalej. Trzy moje. Porozrywane. Chodź, kot. No. No jednak tu trochę teraz podgoniły, nie? Tak, grupami powinny. Grupa, widzisz, i mimo to są wypuszczone razem, powinny iść w grupie, trzymać, nie. Odstawiają te słabsze gołębie, słabsze. Ten, co ma lepiej przygotowany, muskulatura, co wie na skróty. Ciekawe, a tego jeszcze chyba nie ma z tym, z tą nawigacją w tych gołębi nie ma jeszcze. Jak będą, zobaczymy, jak one by leciały, nie? No tak. Ale fajne loże tak o, idą, cyk, o, jest następny, no, jeszcze klaszcze, to też samczyk też nie będzie typowany, bo samców tam nie ma, tak, no. O, tak. O, kolejny? Dwa, trzy. Patrz, też ta samica z tych kitli, kurde. Tamta. Kolejny? No, te, teraz może dopiero te za nimi zdążyły. Chodź! O, te. No, już teraz, wiesz, tamte... O, tu tamte odstawiły, a teraz te siadają, o. Ale widzisz, z tego gomika, nie? No, jednak przygotowania, o. Chodź, kot. Zobaczymy, co to za gołębie poprzylatywały, czy dobre, czy... Ale, o, od tyłu, proszę. Już, nawet, odprowadziły kolegów i koleżanki. No, gołąb jednak jest stadny, to co ja mówię i koniec. To dopiero może się rozwiązać ten problem, jak będą 500, 300. To już tak, o. O, tu samczysko. Tu samczysko, pszenica i karma. I woda. Woda i pogoda. Tak dzisiaj, pogoda i woda. I tam siadają. Ale tam ten samiec jednak jest dobry, on ma wszystkie konkursy z tych deklaków, co Ankusowi sprzedałem, nie? Tam są też te gołębie i one się sprawdzają, jednak mocny, duży samiec, a sobie dają radę, nie? On też jest. O! Teraz niziutko idą, o! Jeden poszedł, a ile moich? Trzy.
Tylko 3-2 odposzły. Chodź. O. 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 Ale ci powiem, że tej śmietany. O, taka motna ta samica to jest córka tej 248 i też super chodzi. O, już od tyłu. Może się po tym locie tak dotrą teraz, bo te loty takie były krótkie, słabe, a po dzisiejszym locie się dotrą trochę i mogą wskoczyć, nie? Chodź, 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 chodź. No, no to na razie, no, trzymaj się. Teraz chyba przyleciała ta... No, no, teraz przyleciała. Powinna być pierwsza i bym miał super koeficjent. I tak, tak to jest z tym sportem. Co on jest dużo gorszy, że on się spóźnił troszeczkę, może poleciał dalej. Równo chodzi samica, cały czas konkursy, raz i wyjdzie, raz nie wyjdzie, no i to jest sport, no. Super samica, która potrafi latać, a teraz dopiero siadła, nie? No to będzie jakaś 25, któraś u mnie, no. Także będziemy widzieć, ale mi się wydaje, że będzie dobrze, nie? Zobaczymy. Ale dzisiaj jest, takiego lotu jeszcze nie było w tym roku. Skrzydełka popuszczane, wieje. Dobra, jak drzewa wieje mocno, nie? O. I przerwy, i ciekawe. A te, bo ja tam byłem ten zegar sprawdzać, od tyłu przyszły, czy z kierunku? Od A4, od autostrady. No, no to jednak on też autostradami, rzekami. Nie, to już ktoś to idzie, ale to kolegów. O, jeden tu jeszcze jest tych. O. Lubię takie loty, jak gołąb pracuje. O. O, o, o. Chcę do domu, chcę pracować. I to jest też ważne, zdrowie, przygotowanie. O, już to na autostradę, widzisz od tyłu. Ale nie wołamy, bo będzie chodź za dużo na filmiku. Ten jeden raz mi się nie spodobało, to chodź, cały czas tylko krzyczałem, ale na młode może tak. I później gardło jest chrypa. No patrz, siedzi jednak, wiesz, trzeba powiedzieć chodź, bo cię nagrywają i co, chodź, no, usiadł, dostały, dzisiaj dostały popalić. I tą kolejną? Tak? Jeden, ale też od tyłu widzisz, już te od tyłu. Ale to wszystko to od tyłu już. O, ta samica jest super. I teraz też, ale ona od tyłu. No, no, ona od tyłu. O, tu, ciekawe, patrz, tu. Grupka. Tak powinny być grupami, a nie tam po jednym pykać. Tam wysoko znowu gołębie, bardzo wysoko. No tu 4-5, o to jest to, zabijać się, tak, wpadać. O, następne, to jest to. Tak mają siadać, o. I patrz, zobacz jak wracają od tyłu, zobacz, nagraj to, pokaż, te tu dwa, o, zobacz, widzisz, no. I poszły kilometr, wracają, już 2 minuty tracą, a może by były w czołówce.
tak z tym naszym sportem, koledzy, jest. Nie przejmujcie się, żeby tylko równo gołąbki chodziły. Mamy tą przyjemność z tego lotowania, czekania, ta adrenalinka. I to jest to, a że ktoś jest mistrzem, a drugi nie jest mistrzem, to nie. To szczęście musi dopisać. Mnie też jakoś szczęście dopisało i tego mistrza Polski zrobiłem. W którym to roku zapomniałem? 2021 chyba. No. Wtedy był duży oddział, nie? I to było i lepsze koeficjenty, no i się ułożyło tak, nie? No. O, ładnie, ładnie, ładnie. O, teraz naleciało. O. O. Dzisiaj dostały, popali. Dzisiaj dostały. To mnie takie coś, to mnie cieszy. Nie to, że w ciągu 43 sekund 25 gołębi i on jest jeszcze, jeden pierwszy jest 77, a ostatni jest 220. Gołąb ma pracować. Kot, kot, kot! Chodź, kot, 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 kot. Na pewno, bo byłem. Teraz wejdziemy do środka i pokażemy, bo to jest też bardzo ważne, że nie powinno się lotować dwoma partnerami, bo jeden przylatuje wcześniej i później drugiego, czy samczyka, czy samiczki, nie ma drugiego partnera i później nie ma następnego lotu ciągu. I to jest taki błąd. No ale trzymać te gołębie, trzymać, no ale później trzeba będzie wycofać niektóre i tak dalej. I tak samo i te samiczka ostatnio też była w szpicy, dzisiaj już trochę też będzie miała konkurs, ale już nie była w tej szpicy i do tej pory jeszcze partnera nie ma. Ona, ja muszę do niej iść i z nią rozmawiać, ją pocieszać, żeby ona przyszła do mnie. Proszę, zobaczymy. Zamknij tam, żeby nie wyleciał. O. No. I co kochana, co, no widzisz, jeszcze go nie ma, no widzisz, o, proszę, to jest ta, co miała 40 w koeficjent w D na przykład, nie, co Busiuchna, co, o kochana, ja muszę przyjść do niej, a jej partnera nie ma i później taki gołąb nie ma ciągu, co, o, widzisz, chodź, chodź, o. Proszę, o, o. I to jest tak właśnie, jak gołąb przyjdzie z lotu. O, chodź, kochana, kochana. Chodź, no. A? Co, buziuchno moja, no kochana jesteś, no. No i to tak się dzieje. I to jest złe lotowanie, my źle lotujemy, bo tylko wszystko na hura, to nie znaczy się hodowcy wszyscy, broń Boże, ale ja na przykład źle lotuję. To nie powinno tak być, bo jeden partner powinien zostawiać, czy samiec, czy samica, a nie takie on. I tu sobie, jak tutaj przylecą razem, to jest wszystko okej. Okay. Ale jak ona już drugi raz i dzisiaj ma konkurs, ale opóźniła. A tak to dwa razy, no co kochana, co moja kochana, co Boziuja? No, ja muszę później przychodzić z nimi rozmawiać, no tak to się dzieje, no ale co zrobić? Chcemy, żeby gołąbki nam satysfakcję przynosiły, przylatywały i tak dalej, nie? No, także no, tak to się odbywa wszystko, nie? O, no, od tej, nie, od tej samiczki właśnie nie ma z GPS-em tutaj, nie? Od tej samiczki tu, o, sama jest biedna, ale to jest znowu ta... Chodź, nie bój się, nie bój. Ale to jest siostra olimpijki z Rumunii, z jednego gniazda, nie? No i ona też, 19 roku, ona fantastycznie chodzą, ta linia cała ta olimpijska, innych nie mam gołębi, tylko mam wszystko tą linię olimpijską, nie? No i ona też, i nie ma, jej partnerowi założyliśmy tego GPS-a, nie? Żeby nam rejestrował dwóch gołębi, a miały konkursy, uważaj tam z tyłu, żebyś nie uderzył się. No i teraz wyjdziemy, nie? No, tak to wygląda. Tu roczny trochę popracował, jeszcze siedzi na karmiku zmęczony. No,
No tutaj też jej się spóźniła, super partnerka, super samiczka, o, 19 roku jest, nie? No ale to ona już się cieszy, bo wiadomo, że przyszedł partner, no co, Buściuk, no ona też jest taka laleczka. Co ciekawe, że ta samiczka w tamtym roku dwa razy na maratonie z jajkiem poszła. Bo mówię, no kurde, ty musisz ratować i zniesiesz w kabinet drugie jajko. Nie, ona przyniosła do domu. Przyleciała z jajkiem z maratonu, to ciężkiego maratonu. Dwa razy tak było. Ona też jest takie, to są gołębie, które lubią rozmnażać się, gniazdować. I to jest, to była dobra ta cecha. I ona tylko no, była wdową, a mimo to... Także tak to wszystko wygląda. Ja nie mam tam jakichś rewelacyjnych gołębników, koledzy, bo już mi się to nie opłaca budować żadnych gołębników, bo na wiek i tak dalej. Ale to mnie zadawala, wystarczy mi gołąb. Belgowie niektórzy mają tylko kartoniki jakieś i liczy się wynik, nie gołębik, nie? Jeżeli ja się czuję dobrze, ja tutaj nie mam korytarza, ale to jest małe wszystko, koło nich sobie chodzę, rozmawiam z nimi. I to jest fajne. Wentylacja no to jest dobra, bo to ten kolega Kwica, ten, jak mu tam, Marek, nie, Józek, już zapomniałem, Kwica, no, Kwicą. Fajnie wiem. A, to Paluchowi też, Marcinowi budował, nie, to, on robił. Ja, to Wiktor mi go polecił, on mi polecił, dlatego, że u Palucha był ten gołemik, do Palucha Marcina zadzwoniłem, mówi, że bardzo dobrze i wziąłem go i no, Kwica, no, Józek Kwica, no. No to już ten gołemik też już ma z 5 lat chyba, no. Nie, więcej, 17 roku, kurde, to już 4, 5, 6, 7 lat. No to 7 lat, to jeszcze nie wiadomo, czy się pożyje, Łukasz. Idziemy dalej, dobra. Hodowcy, już jesteśmy po locie i jeden gołąbek wrócił już, a drugi jeszcze nie wrócił. Łukasz tutaj jest, to go poprosiłem, żeby mi to wszystko wgrał, pokazał, jak to wszystko przebiegało, lot i tak dalej, bo mnie to bardzo interesuje. Jestem ciekaw, jak te gołębie sobie dają radę, jak idą. I teraz chcę wam zaprezentować, pokazać, jak to wszystko działa, nie? Gołąb przychodzi z lotu, musimy naładować baterię, włożyć do tej matki, i z programem, który mam w internecie, to wszystko ładnie odczytać. Łukasz mi to zrobił elegancko. Tak, też tak trąc, panie Leszku, no. Taka ciekawostka, bo nad nim wiedziałem, a dopiero do Janka Bochańczaka zadzwoniliśmy, Janek nam powiedział. Janek Bochańczak, tak. No. Tak, bardzo ważne, żeby naładować przed zgraniem, ponieważ jak zabraknie jakby energii, prądu w baterii, tak, to nam straci cały zapis. Mhm. Ale my żeśmy jeszcze nawet włożyli tą starą, to była, co ona leciała z tego i się udało, a tamtą już nie. Ale wróćmy do tego tematu. Gołębie wystartowały o godzinie 7 w Zielonej Górze i do Szczelec Opolskich ten gołąb takim zmierzał kierunkiem. Czyli leciał idealnie, ale to jest gołąb, który nie jest suplementowany. Miał dwa konkursy, ale dostawał karmę tylko, bo on nie jest w 50, także mi nie zależy. I on sobie leciał. Wystartowały tutaj Zielona Góra, Kisielin i do Szczelec Opolskich o godzinie 7. Co prawda o godzinie 10.11 pierwsze gołębie się pokazały, ale ten gołąbek dopiero, on miał dwa konkursy już do tej pory, bo to jest trzeci lot, on dopiero się zameldował 10.53, czyli dużo spóźnił. I teraz był lot pod wiatr i nie wiadomo, czy ten opór bez suplementacji to mu zaszkodziło. Tak, ale tu już widzimy. Był słabszy. To teraz, dane, tak. Które mamy, to może panie Loszku wezmę sobie. Proszę, tak. Widzimy tak, że dystans w linii prostej to było 246 km. 6 km, wszystko nam to pokazuje. Tak. No. A gołąb przeleciał trasę 246 km. Tak, ale, znaczy przepraszam, w linii prostej to jest 246, ale gołąb wykonał 259. No wiadomo, te wszystkie załamania. Nadrobił trochę. Tak. Prędkość gołębia średnia to było 968. Tak, jak widzimy, go on leciał praktycznie w linii prostej, czyli nie widzimy, że nie gdzieś tam nie zboczył po drodze. Pokażemy od początku. O. Tak, tu elegancko przez Nową tak, Sól. Cały czas Nowa Sól, potem Głogów, na Wrocław. Oława, Opole. Brzeg, tak. Opole.
Idealnie. Tak, cały czas w kierunku. Ale mimo to wolnym tempem. Tu trochę tak gdzieś jakieś tak, może. Jeżeliśmy patrzyli, to jakieś lasy tam były. Z takich ciekawostek możemy sprawdzić na poszczególnych etapach prędkość gołębia. Powiedzmy na samym początku sprawdzimy, jaką miała prędkość, na przykład gdzieś tutaj. To było 1240. Jak wystartował? Tak, metrów na minutę mniej więcej. A wysokość jaką miał? 140 metrów. Aha. Tutaj. Na przykład dalej tutaj tu było już wysokość 233. A prędkość gołębia była 925. Już spadła mu. Tak, czyli tu w połowie drogi. Czy jakieś, zakładam, że to było jakieś wzniesienie terenu. Tutaj dalej miał prędkość 1200 z powrotem. I 1214. Tak, i wysokość była 172. Czyli nisko pod wiatr. Tak, idąc dalej, tutaj było 970 i 205 metrów. No, super sprawa. No i powiedzmy gdzieś tam dalej. To mnie kręci, ci powiem. Zmienimy na o, taki widok. O. Już bliżej domu. Tutaj widzimy na przykład, że gołąb wykonał jakiś niestandardowy manewr. O, tutaj, aha, czy jakiś las prawdopodobnie był. I ominął to. Tak, widzimy, że jakiś las był, ominął las. Tu już w kierunku. No i praktycznie... Ale... Prędkość nad... Gdzie on tu był? W tym momencie nad lotu miał prędkość 1051. No. 10.49, a zameldował się teraz w domu, zobaczymy, bo tu nam pokazuje u góry, a tu? Czyli tutaj. Tu jest 10.51, no to tam, a tam 52. Tak, miał prędkość przy lotu 1087, ale średnia z całego lotu wyszła 970. No, super sprawa, super. No i tu leciał z wysokości 214 metrów. No, wysoko? Tak. No nie zupełnie wysoko, bo to było odwiada, ale 200 już to było... To jest wysokość najprawdopodobniej z nad poziomem morza. Musielibyśmy zobaczyć, ile teren w Szelce Opolskiej. I tu mamy szerokość chyba i tu 50. Współrzędne. No, super sprawa. To mnie zadawala. Ale co najważniejsze, widzimy, jak gołąb leciał, że leciał cały czas w kierunku. Z kierunku, a mimo to nie zrobił konkursu. A to gołąb miał do tej pory miał dwa konkursy. Czyli przyszło pod wiatr, ciężko, już opóźnił. No tak. Już nie mógł sobie dać rady. Proszę, wykres pokazuje nam. Żeby tamten był, to jeszcze byś mi Łukasz zdążył może zrobić, bo też się śpieszy, ale fajnie to wyszło. To mnie kręci. Wysokość, szybkość pokazuje wszystko, jak gołąbek szedł. Bardzo jestem zadowolony z tego programu, nie? Także fajnie to widać. Mimo to, że gołąb wrócił, szedł w linii prosty, ale nieprzygotowany gołąb, wolno idzie. Pod wiadmo było mu i to był gołąb pięcioletni. Czyli mądry, bo już tam maratony chodził, to jest dobry gołąb, tylko on, że jest poza pięćdziesiątki. Szedł idealnie, ale organy, nieprzygotowanie nie pomogło mu. No. A tamtego jeszcze nie ma. A miały dwa konkursy, bo były loty łatwe, lekkie i sobie dały radę. Także jest to fajna sprawa. Jaśko Bocheńczak, dziękuję ci, że mi namówiłeś na to. Jest to fajna sprawa. Ja lubię się takim czymś, bo mnie to interesuje, jak gołąb leci, na jakich wysokościach i to. Nie to, że tylko on przyleci, a gdzie on leciał. Nie wiadomo gdzie. No. Także hodowcy, dziękuję ci Łukasz też również za to, że mi pomogłeś. No i mojej córce też, bo ona mi to też z Jaśkiem tam wszystko wgrywała i robiła. Tak, wszystko mi to zrobiła i mi tłumaczyła, jak mam zrobić, ale że akurat ty przyjechałeś na lot, no to mi to już grałeś, zrobiłeś. No, także jeszcze raz dziękuję.